Zanim przejdę do omawiania tego, czym jest upadłość gospodarcza, warto się odnieść do tego, co to w ogóle oznacza. Upadłość gospodarcza to nie jest termin, podobnie zresztą jak upadłość konsumencka. To nie są terminy, którymi posługiwał się ustawodawca, pisząc tekst ustawy. Ustawodawca w kontekście upadłości konsumenckiej wskazuje, że jest to postępowanie upadłościowe prowadzone wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Jak sami Państwo widzicie, termin upadłość konsumencka jest krótszy, łatwiejszy do zapamiętania, w związku z czym w powszechnym, no nie powiem obrocie, ale w powszechnej komunikacji pomiędzy różnymi osobami upadłość konsumencka jest zdecydowanie bardziej chwytliwa, dlatego też tak pod takim jakby hasłem funkcjonuje właśnie tego typu postępowanie, czy to w internecie, czy też w różnych opracowaniach. Jeśli chodzi o upadłość gospodarczą, mamy analogiczną sytuację. Upadłość gospodarcza odnosi się do postępowań upadłościowych prowadzonych wobec przedsiębiorstw. Ustawa, tak jak mówiłem, nie posługuje się w żadnym zasadzie fragmencie nawet tego typu terminem. Niemniej te przepisy, które odnoszą się do upadłości gospodarczej, zostały opisane m.in. w części ogólnej ustawy Prawo upadłościowe. Jeżeli mamy prowadzone jakieś postępowanie upadłościowe względem przedsiębiorstwa, to najczęściej jest to po prostu postępowanie prowadzone na tzw. zasadach ogólnych. Powstaje zatem pytanie, kto może ogłosić upadłość gospodarczą? Niewątpliwie będą to podmioty, które oferują czy też usługi, czy też towary w powszechnym obrocie gospodarczym, a więc na pewno będą to firmy. Firmą może być osoba fizyczna, która prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, która podlega wpisowi do CIDG. Może być to spółka osobowa, może być to wspólnik spółki osobowej, bo może też być tego typu sytuacja, że mamy do czynienia ze spółką partnerską i spółka jako tako jest wypłacalna. Niemniej problemy z płynnością finansową ma jeden z partnerów i jeżeli on złoży wniosek o upadłość gospodarczą, to być może złoży ten wniosek w kontekście tylko i wyłącznie swojej osoby. Więc tutaj warto też pamiętać, że wspólnicy spółek osobowych, jeżeli składają wnioski o upadłość gospodarczą, to te wnioski są procedowane normalnie w tym samym trybie jak wobec przedsiębiorstw. Oprócz jednoosobowych działalności gospodarczych, oprócz spółek osobowych, mamy również spółki kapitałowe, czyli spółka z o.o., spółka akcyjna, więc to są też te podmioty, które oczywiście o tą upadłość gospodarczą, jeżeli muszą, no to powinny wystąpić. Kończąc jakby ten zakres tematyczny, chciałbym Państwu wskazać, że oczywiście to nie jest tak, że możemy sobie wybierać, czy chcemy składać wniosek o upadłość, czy też nie. Tutaj w przeciwieństwie do upadłości konsumenckiej, gdzie rzeczywiście konsumenci rzeczywiście mają przywilej do tego, aby taki wniosek złożyć, przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa mają niestety, ale obowiązek. Ten obowiązek aktywuje się w momencie, kiedy powstaje stan nieopłacalności, no i następnie wniosek powinien zostać zgłoszony do sądu upadłościowego w terminie 30 kolejnych dni. Jakie zatem kryteria należy spełnić, aby upadłość gospodarcza została ogłoszona? Pierwszym podstawowym kryterium no to jest oczywiście stan nieopłacalności. Ten stan nieopłacalności może być definiowany dwojako, w zależności od tego, w jakiej formie prawnej jest prowadzone dane przedsiębiorstwo, no to wtedy też możemy korzystać albo z jednej, albo z drugiej definicji. Definicja numer jeden to jest po prostu utrata płynności finansowej. Ta utrata płynności finansowej oznacza tyle, że dłużnik utracił zdolność do wykonywania wymaganych zobowiązań pieniężnych. Ta definicja jest stosowana i zarówno do małych firm, którymi mogą być na przykład jednoosobowe działalności gospodarcze, może być stosowana również do spółek osobowych, a także spółek kapitałowych. W kontekście drugiej definicji mowa tutaj o tak zwanym nadmiernym zadłużeniu. To nadmierne zadłużenie oznacza tyle, że wartość zobowiązań jest wyższa niż wartość posiadanego majątku, a stan taki utrzymuje się przez co najmniej 24 miesiące. Wtedy też istnieje rzeczywiście możliwość złożenia wniosku na tej podstawie w kontekście niewypłacalności do sądu upadłościowego. Jeśli chodzi o kolejny warunek, no to kolejną przesłanką do ogłoszenia upadłości gospodarczej będzie niewątpliwie wielość wierzycieli. Wielość wierzycieli oznacza tyle, że dłużnik powinien mieć co najmniej dwóch różnych względem siebie wierzycieli po to, aby móc ogłosić upadłość. Postępowania upadłościowe służą temu, aby został zaspokojony ogół wierzycieli, więc jeżeli mamy tylko i wyłącznie jednego wierzyciela, to taki wierzyciel może się zaspokoić
z majątku dłużnika, jeżeli taki majątek jest, oczywiście w ramach postępowania egzekucyjnego. Postępowanie upadłościowe ma zabezpieczyć i też umożliwić spłatę względem większej liczby wierzycieli, aniżeli tylko jeden. Jeżeli wykazujemy, składając wniosek o upadłość gospodarczą, że dłużnik ma tylko i wyłącznie jednego wierzyciela, natomiast względem tego wierzyciela przysługuje załóżmy 15 wierzytelności, to niemniej ta przesłanka mówiąca właśnie o wielości wierzycieli nie zostanie spełniona, co zatem będzie skutkowało oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości gospodarczej. Trzeci warunek, który tak naprawdę jest bardzo często tym warunkiem niemożliwym do przeskoczenia, który powoduje z kolei oddalanie wniosków o upadłość gospodarczą. Jest to warunek, który ma związek bezpośrednio z wartością posiadanego majątku. Dłużnik chcąc ogłosić upadłość gospodarczą musi mieć taki majątek, który wystarczy nie tylko na koszty postępowania upadłościowego, ale również pokryje chociaż w części należności względem wierzycieli. Jeżeli mamy taką sytuację, że dłużnik nie ma żadnego majątku, bądź ten, który jest niewielkiej wartości, trzeba się liczyć z tym, że wniosek o ogłoszenie upadłości gospodarczej zostanie przez sąd oddalony. Powstaje zatem kolejne pytanie, co się stanie, jeżeli dłużnik złoży terminowo wniosek o ogłoszenie upadłości, a taki wniosek zostanie oddalony na przykład z powodu ubóstwa tzw. masy upadłości. Jeśli do tego dojdzie, no to z punktu widzenia osoby fizycznej, która prowadzi działalność gospodarczą, no alternatywą oczywiście pozostaje wyrejestrowanie swojej firmy i aplikowanie o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Z drugiej strony, jeżeli mamy do czynienia na przykład ze spółką z o.o., no to samo złożenie terminowe wniosku o ogłoszenie upadłości tejże spółki być może będzie skutkowało tym, że zarząd nie będzie ponosił odpowiedzialności majątkiem prywatnym. Warto zatem pamiętać, że złożenie wniosku o upadłość gospodarczą jest nie tylko elementem obligatoryjnym, którego niedopełnienie będzie powodowało szereg różnorakich konsekwencji, o których też już zresztą mówiliśmy w ramach innych nagrań. Jest wyrazem tego, że dłużnik dopełni swoich obowiązków i przez to oczywiście może się spodziewać, nie powiem, że korzyści, niemniej może spowodować, że te straty będą mniejsze, a już przy okazji oczywiście członków zarządu będą oni po prostu mieli sposobność, aby uniknąć odpowiedzialności majątkiem prywatnym za długi spółki. Finalnie nakreślę Państwu, jaki jest mniej więcej przebieg postępowania upadłościowego. Natomiast warto pamiętać, że ten przebieg jest zależny oczywiście od tego, wobec jakiego podmiotu. Być może nie sam przebieg jest zależny, natomiast skutki tej upadłości gospodarczej mogą być różne względem czy to osoby fizycznej, która jest przedsiębiorcą, czy też względem dużej spółki kapitałowej. Jeśli mowa już o tych różnicach, no to niewątpliwie tutaj taką najdonioślejszą różnicą będzie to, że osoba fizyczna, która jest uczestnikiem postępowania upadłościowego na zasadach ogólnych, czyli została obecnie ogłoszona upadłość gospodarcza, ma możliwość uzyskania oddłużenia na podobnych zasadach zresztą jak konsument w upadłości konsumenckiej. W przypadku spółek z o.o. czy też spółki akcyjnej takiej możliwości nie ma. Kolejną istotną różnicą jest oczywiście zabezpieczenie upadłego i być może też członków jego rodziny przed tak zwaną bezdomnością. W przypadku osób fizycznych, które ogłaszają upadłość gospodarczą, ich majątek staje się masą upadłości. Do tej masy upadłości oczywiście wchodzi majątek niezależnie od tego, czy to jest majątek firmowy, czy też majątek prywatny. No i jeżeli do tej masy właśnie zostanie włączona nieruchomość, która no, służyła celom mieszkaniowym zarówno dla upadłego, jak i na przykład dla jego rodziny, no to taki upadły ma możliwość aplikowania o wyznaczenie środków na najem innego lokalu mieszkalnego na okres od roku do 2 lat, jeżeli utracił tą nieruchomość rzeczywiście przez niego zamieszkiwaną w momencie składania wniosku i ogłaszania upadłości. Tego typu okoliczność i możliwość nie występuje w kontekście oczywiście osób prawnych. Zatem jeżeli mamy do czynienia ze spółką z o.o., która posiada załóżmy kilka nieruchomości, no to oczywiście te nieruchomości nie będą, spieniężenie tych nieruchomości nie będzie oczywiście skutkowało tym, że na przykład zarząd takiej spółki mógłby składać właśnie wniosek o środki na najem innego lokalu mieszkalnego.
czy też lokalu, który by spełnił jakieś inne cele, niekoniecznie mieszkalne. Jak wygląda przebieg? Oczywiście ta cała procedura jest inicjowana poprzez złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości. Sąd teoretycznie, bardzo często w zasadzie to się dzieje, zanim ogłosi upadłość, dokonuje zabezpieczenia majątku dłużnika poprzez ustanowienie tak zwanego tymczasowego nadzorcy sądowego. Funkcją, czy też jakby celem powołania tego tak zwanego TNS-a jest to, żeby oszacował on wartość majątku dłużnika i wstępnie oszacował oczywiście potencjalne koszty postępowania upadłościowego. Tego typu sprawozdanie będzie służyło temu, aby sąd mógł finalnie postanowić, czy wobec konkretnego podmiotu ogłaszamy upadłość, czy ten wniosek być może jednak oddalamy. Sama procedura w kontekście ogłoszenia upadłości w związku z powołaniem takiego TNS-a no najczęściej oczywiście wydłuża ten finalny werdykt, który albo będzie skutkował ogłoszeniem upadłości, albo oddaleniem wniosku. Co do zasady, wniosek o ogłoszenie upadłości powinien być rozpoznany w terminie 2 miesięcy. W praktyce, tym bardziej jeżeli mamy powołanego tymczasowego nadzorcę sądowego, no to ten termin wydaje się tylko i wyłącznie utopią. Z praktyki mogę Państwu powiedzieć, że zazwyczaj trwa to około pół roku, w zależności też jaki to też jest sąd, jakie miasto, czy jest to duży ośrodek, w którym jest bardzo dużo spraw, czy być może jakiś mniejszy sąd. Oczywiście to ma też przełożenie na tempo i szybkość procedowania sprawy. Jeżeli dochodzi do ogłoszenia upadłości, no to najczęściej oczywiście będą to upadłości, które mają charakter likwidacyjny, czyli tutaj jakby no pierwszym takim skutkiem, który warto byłoby omówić, jest to, że majątek upadłego już na tym etapie staje się tą już wspomnianą właśnie masą upadłości. Masa upadłości, do masy upadłości zaliczamy sobie oczywiście wszelkie aktywa, które mają określoną wartość. Będą to nieruchomości, będą cenne ruchomości, mogą być też to jakieś prawa majątkowe, wierzytelności, które przysługują dłużnikowi i ogół tych aktywów tworzy masę upadłości, którą to syndyk będzie chciał spieniężyć. Warto też wspomnieć, że od momentu ogłoszenia upadłości gospodarczej dłużnik de facto traci prawo do zarządu nad tym majątkiem. Jeżeli tutaj mamy do czynienia z podmiotem, który jeszcze jakoś no, ledwo, ale jednak zipie, no to trzeba pamiętać o tym, że to już syndyk będzie wykonywał wszelkie czynności związane z prowadzeniem tego przedsiębiorstwa. Jeżeli tutaj doszło do tego, że jakieś umowy będą zawierane, no to nie tych umów nie podpisuje na przykład sam dłużnik bądź jego reprezentant, tylko właśnie syndyk. W toku tego postępowania dochodzi oczywiście do tego, że wierzyciele zgłaszają swoje wierzytelności. Te zgłoszenia wierzytelności oczywiście służą temu, żeby faworyzować wierzycieli, którzy są zainteresowani postępowaniem. Jeżeli mamy na przykład 100 wierzycieli w danym postępowaniu, a swoje wierzytelności zgłosi tylko i wyłącznie 20, no to ta 20 będzie mogła liczyć na jakieś zaspokojenie w toku postępowania upadłościowego, jeżeli rzeczywiście dojdzie do likwidacji majątku upadłego. Oczywiście co do tych zaspokajanych wierzycieli z masy upadłości są pewne wyjątki. Tutaj jakby z urzędu umieszczamy sobie takich wierzycieli, na przykład, którzy są zabezpieczeni na hipotece upadłego. Także nawet jeżeli taki podmiot nie zgłosi swojej wierzytelności, a wcześniej dojdzie do ogłoszenia upadłości, no to oczywiście on będzie również tym postępowaniem objęty. W momencie, kiedy lecz syndyk już jakby dokona likwidacji masy upadłości, no to najczęściej oczywiście się wiąże to już z końcówką postępowania. No i też oczywiście w zależności, kto jest uczestnikiem tego postępowania, czy to jest spółka, czy to jest jakaś osoba, która prowadziła działalność gospodarczą, no to też tak naprawdę będziemy dochodzili do momentu, w którym sąd będzie być może rozstrzygał o ewentualnym oddłużeniu.